Cześć kochani, witam się z wami dopiero teraz. Właśnie wróciłam ze szkoły, jest godzina 15.30. Rano byłam od samego rana w szkole, więc nie miałam czasu rano nagrywać. Potem zajęcia, no i teraz po drodze byliśmy szybko w sklepie dokupić parę rzeczy do obiadu. No i właśnie weszliśmy do domu. Właśnie przygotowuję jedzonko dla nas z przepisu Kacpra. Mamy tutaj chili con carne dzisiaj z wołowiną i ryżem. Także zaczynam od podsmażenia cebulki. Cebulkę sobie podsmażam tutaj na maśle klarowanym. Następnie będę wrzucać mięsko wołowe z czosnkiem pokrojonym. Miało być mięso wołowe poniżej 5% tłuszczu, ale nic nie znaleźliśmy takiego, więc jest poniżej 15% tłuszczu. Byliśmy w dwóch sklepach, no i nigdzie akurat tego mięsa nie znaleźliśmy. Jakbyście mieli jakieś źródło, gdzie kupimy takie właśnie mięso wołowe poniżej 5% tłuszczu, to możecie dać znać w komentarzach. A ja otwieram, no i wrzucam do cebulki, jak się jeszcze troszkę mocniej zarumieni. I mięsko usmażone zalałam teraz pasatą pomidorową. Jak troszkę się podgotuje razem, to będę dodawała kukurydzę i fasolkę czerwoną. Kukurydza i fasola czerwona dodane. Dosypałam jeszcze swoich przypraw tak od siebie. Oregano suszone, kmin rzymski, bazylia i papryka ostra mielona. I dzięki temu będzie miało taki, wiecie, fajniejszy, wyrazisty smak. Okej, ryż też kończy się już gotować. Także danie praktycznie gotowe. Całkiem szybko poszło. Kacper w ogóle, słuchajcie, zasnął w czasie, kiedy robiłam jedzenie, bo wczoraj do późna grał. Także będę musiała go obudzić, jak będzie gotowe. No dosłownie 5 minut i jest ready. Zobaczymy, czy smaczne. Zapomniałam wam pokazać, jak wyglądało przed wymieszaniem. Już zaczęłam jeść, ale wyszło bardzo smacznie. Ja jakby doprawiłam swoimi przyprawami, bo nie było żadnych przypraw w przepisie. I moim zdaniem naprawdę smaczne jedzonko i zdrowe. A ty, Kacper, co sądzisz, smaczne? Bardzo smaczne. No, fajnie wyszło. Także wcinam. W ogóle, słuchajcie, rozwaliła mi się jeszcze w szkole torba. Wzięłam taką wielką torbę, bo jak mam zajęcia z kosmetologii, to zawsze muszę brać wszystkie rzeczy, które potrzebuję na kosmetologię, całą moją wyprawkę, czyli ręczniki, szlafroczki, buty na zmianę i tak dalej. No i zwykle właśnie biorę taką dużą torbę i już druga torba w tym semestrze mi się rozwaliła. Okej, papierowa, więc może dlatego. Co noszę ze sobą, bo ostatnio miałam pytanie właśnie o to, co ze sobą zabieram na takie studia, na kosmetologię. Także jeśli mam zajęcia stricte z kosmetologii i praktyki, to muszę po prostu zabierać tą całą torbę. No to jest kalendarzek, który noszę zawsze. Buty na zmianę. Biorę zwykle kosmetyczkę z kosmetykami, które najbardziej potrzebuję, bo często się na zajęciach zmywamy, czasami później po zajęciach, ale na jakieś spotkanie. No i nie mogę być no make-up tak jak jestem dzisiaj, także zwykle też mam przy sobie kosmetyczkę właśnie z takimi kosmetykami, którymi zrobię zawsze make-up, taki najprostszy. Tutaj mam kosmetyczkę z jakimiś sprawami kobiecymi, higienicznymi, lekami jakimiś awaryjnymi i tak dalej, także zwykle też mam w torebce tą kosmetyczkę. Tutaj mam paczkę, którą zapakowałam dla dziewczyny, która zwyciężyła w rozdaniu ostatnim na vlogmasie. Miałam wysłać ją dzisiaj na poczcie, ale poczta akurat była zamknięta wtedy, kiedy miałam iść wysłać, także nie wysłałam, będę musiała zrobić to jutro, pewnie w Dąbrowie, bo jutro będziemy w Dąbrowie w studiu. Woda mineralna, no i tak, mam ręczniki, ręcznik mały, ręcznik duży, nie, na odwrót, to jest ręcznik mały, duży, opaska na włosy do maseczek i do różnych zabiegów na twarz. Tutaj mam taką spódniczkę a la szlafroczek, którą ubieramy przy zabiegach na bieliznę. No i fartuszek, w którym ja pracuję, jeżeli ja wykonuję zabieg. A oprócz tego jeszcze zawsze nosimy jednorazowe, nie jednorazowe, własne prześcieradła. Mamy jakby łóżka na łóżkach nałożone takie pokrowce, ale na te pokrowce kładziemy zawsze jeszcze swoje prześcieradło, także mam też swoje prześcieradło. Oprócz tego gąbka, bo czasami robimy peelingi na ciało, różnego rodzaju zabiegi na ciało, przez co potrzebujemy gąbki później do zmycia czy ewentualnego peelingowania. Pilniczki swoje własne, no i kosmetyczkę, tutaj jest polerka, gąbki do demakijażu, cążki, patyczki z drzewa pomarańczowego do odsuwania skórek, od jakiś beauty blender chyba na makijaż był potrzebny. No i tak to wygląda. Ta torba już idzie i tak do kosza, więc powyciągam wszystko. No, znalazł się jeszcze długopis. Wzięłam sobie taką torbę z Soraya, bo w sumie to jest jedyna większa torba, do której mogę poprzekładać te rzeczy, żeby sobie naszykować na kolejny dzień w szkole. Tutaj akurat w tym mieszkaniu nie wzięłam wszystkich swoich toreb, jakichś tam plecaków i większych po prostu siatek, więc
przełożę do tego, co mam i na razie wystarczy. Na tym mieszkaniu w sumie nie do końca mogę powiedzieć, że to wszystko nie wiadomo jak bardzo lubię, bo dużo herbat zostało u mnie w domu, takich moich ulubionych. Ale na przykład tą poleciła mi Kinia Sawczuk i jest bardzo smaczna. To jest herbata zielona, czyli idealna na rano. Taka, wiecie, pobudzająca, z guaraną, z cynamonem. Ta jest też fajna, z Lidla. Duo, smak malina, cytryna, Kasper ją bardzo lubi. No ja ogólnie też bardzo lubię pić melisę, miętę, tego typu herbaty ziołowe, naprawdę bardzo lubię. Rano zwykle miętę, potem wieczorkiem melisę. No a wczoraj kupiliśmy ten rumianek, bo Kacel doczytał, że jest też właśnie na coś tam zdrowy, dobrze wpływa, przeciwzapalnie działa, także wczoraj wieczorem jeszcze piliśmy ten rumianek zamiast melisy i w sumie rumianek, z tego co wiem, właśnie dobrze działa na układ pokarmowy, ale oprócz tego też chyba jest taki uspokajający, wyciszający, przeciwzapalny, także tak wygląda nasz zestaw herbat. Tą herbatę zimową, jak robiłam, no to właśnie robiłam z tą herbatą malinowo-cytrynową i zwykłą klasyczną czarną. No i do tego właśnie wkrajam pomarańcz albo mandarynkę z goździkami, cynamonem i imbirem. Przez to, że teraz w tym mieszkaniu mamy w dużym pokoju telewizor, to włączam telewizor i oglądam telewizję. Jak jestem na co dzień u mnie w domu albo cały dzień w biurze, tam nie mamy telewizora, to praktycznie wcale nie oglądam telewizji. Czasami włączam sobie wieczorem lub rano na Dzień Dobry TVN, posłuchać, co tam się dzieje, jaka będzie pogoda. No i tak naprawdę przez cały dzień nie oglądam telewizji, a teraz jak gotuję, czy w tle po prostu leci mi telewizja i coś tam, wiem, co się dzieje w świecie, wiem, powiedzmy, mniej więcej, co się dzieje w tych serialach najbardziej topowych, na zapalenie na Polsacie, czy tam na Dwójce, nie mówię, że oglądam, po prostu leci w tle, no i chcąc, nie chcąc, sporo słyszę. A tak to naprawdę od jakiegoś czasu totalnie nie korzystałam, nie oglądałam telewizji właśnie oprócz tylko Pytania na Śniadanie czy Dzień Dobry TVN. W ogóle, tak jak widzicie po tytule, dzisiaj rozdanie. Udało mi się zorganizować fajne rozdanie dla Was, gdzie wygrywa aż 10 osób, fajne zestawy, ale więcej szczegółów na temat rozdania zdradzę Wam pod koniec filmu, jak sobie wszystkie zasady ustalę, spiszę, żebym czegoś nie zapomniała, żebym czegoś Wam nie dopowiedziała. Także pod koniec filmu ja się przygotuję, wszystkie informacje zbiorę i dam Wam znać, co i jak, ale naprawdę będzie fajnie, bo będzie aż 10 zwycięzców. Każdy z nich dostanie fajny, naprawdę fajny zestaw. W ogóle kupiłam Kasprowi te papudzie, które dostał na Mikołaja i w ogóle w nich prawie nie chodzi. Ubiera je czasami po kąpaniu, a tak to ciągle tutaj leżą i nie chodzi w nich. Ja okej, teraz też nie mam papudzi, bo w ogóle ubrałam się, widzicie, skarpetę na leginsy, bo jest mi jakoś zimno. Także też nie mam aktualnie papudzi, ale tak to zdecydowanie częściej chodzę w papudziach niż on. On w ogóle nie korzysta z prezentu, a ma takie ładne z reniferkiem. Przyszłam teraz w ogóle do kuchni i patrzę, że zapomniałam gdzieś tego pomelo. Miałam go gdzieś 3 dni temu, jak kupiłam, no i zapomniałam, także dzisiaj sobie go muszę zjeść, otworzyć. Lubię bardzo pomelo, także skupnę sobie dzisiaj może przed kolacją. Teraz jestem mega najedzona tym obiadem. Ogarniam właśnie kuchnię i w ogóle na początku, jak się to wprowadziliśmy, to bałam się, że ta smiarka będzie dla nas za mała, bo zobaczcie, ona jest naprawdę taka wąziutka. U mnie w domu jest zdecydowanie większa smiarka. Tutaj mamy niewiele miejsca na talerze, na garnki, na wszystko. Ale teraz, jak trochę już z niej korzystam, to zdecydowanie wystarcza dla dwóch osób. Także tak tylko chciałam Wam wtrącić, że jak szukacie jakiejś zmywarki, nie wiecie jaką kupić, to dla dwóch osób taka niewielka naprawdę zdecydowanie wystarczy. To jeszcze nie jadł, to tak wygląda pomelo w środku. Wygląda w środku właśnie jak pomarańcza, jak cytryna, coś takiego i smak. To jest takie połączenie właśnie grejpfruta, pomarańcze, cytryny. Tak wygląda w środku i pokażę Wam go, jak go obieram, jak później wygląda. I tak wygląda obrany z tej największej skóry dla porównania. Tyle tak naprawdę waży i zajmuje skóra, tyle jest samego owocu. Ja też w sumie jem sam owoc, jakby ten miąższ, nie jem tych osłonek, bo są bardzo gorzkie. Także ja wyjadam tylko to, a tych wszystkich osłonek nie jem, bo tak jak mówię, mają bardzo, bardzo gorzkie smaki, są wręcz bardziej gorzkie niż grapefruit. No i tak wygląda ta połówka obrana, wyskubana. Będę teraz sobie jadła. Całość dla jednej osoby to zdecydowanie za dużo. I słuchajcie, dzisiaj kalendarze musimy otworzyć sobie sami, bez pomocy Kacpra, bo zasnął znowu, przed obiadem spał. Teraz zjadł obiad, poszedł się znowu położyć i usnął. Poszłam teraz do sypialni, po jakimś czasie on śpi znowu. Tak to jest, jak się gra do późna. Jak będziesz oglądał tego vlogmasa, to mam nadzieję, że masz nauczkę. Bo grał wczoraj bardzo długo, po drugiej położył się spać. Grał z 5-6 godzin. Od kolacji do samej nocy. Także musiał wstać wcześniej rano, miał fryzjera, musiał jechać do centrum do Katowic, do Barbera, także musiał wstać wcześniej i teraz odsypia. Jak oglądasz, to proszę więcej tak nie grać. Ja mówiłam, kończ granie. Dobra, oglądamy kalendarz od mamy i od Wiki. Dzisiaj mamy 11.
jedenastce bombeczka i domek. Już Wam pokazuję. Tak się prezentują, super. Zawieszę za chwilkę na choinkę. Choinka jest już coraz bardziej pełna. Lancome. Lancome, jedenastka podłużna tym razem. I tutaj mamy coś małego, coś drobnego. Opakowanie takie duże, a w środku coś maleńkiego, cieniutkiego. Kredka do oczu, czarna z Lancome. Taki klasyk pewnie na linię wodną albo na ogólnie do malowania po powiece. Zobaczymy, jeszcze nie używałam tej od Lancome. W miksie mamy jedenastkę tutaj. I mamy pomadkę taką burgundową, Soft Matte Metallic. Okej, i na sam koniec Maybelline, jedenasteczka. Gdzie ta jedenastka? Gdzie ta jedenastka? Ja jestem ślepa jakaś. Dobra, mam. Okej. O, róż kolejny. Chyba już dostałam raz róż na początku kalendarza. A tutaj mam kolejny. Kurczę, to się tak ciężko otwiera, że pokażę Wam tak. Ten róż w kremie w słoiczku. Okej, czyli temat kalendarzy mamy załatwiony. Teraz czas na informacje o tym rozdaniu. Co do rozdania, to rozdanie będzie naprawdę spore, ponieważ wygra w rozdaniu aż 10 osób. Każda z 10 osób otrzyma ode mnie i od Mia Cosmetics zestaw 6 nowych szminek od Mia. W tym momencie możecie zobaczyć je na tablecie, jak wygląda taki zestaw. Jest to zestaw w takim opakowaniu specjalnym i mamy 6 różnych odcieni pomadek. Pomadki, oprócz tego, że są pielęgnujące, nawilżające, regenerujące, to nadają również na ustach koloru. Także w takim zestawie macie aż 6 kolorów i wygrywa, tak jak powiedziałam, aż 10 osób. Zasady bardzo, bardzo, bardzo proste, ponieważ wystarczy zaobserwować na Instagramie profil Mój Klateks, profil Mia Cosmetics i profil Mia Cosmetics Global. Wystarczy dać follow na te właśnie 3 profile i oprócz tego skomentować ten 11 vlogmas. W komentarzu napiszcie, dlaczego chciałabyś dostać taki zestaw, dlaczego akurat do Was powinien trafić i nie zapomnijcie również o zostawieniu swojej nazwy na Instagramie na dole w komentarzu, żebyśmy potem mogły Was odszukać i poinformować Was przez Instagram o zwycięstwie. Na udział w konkursie macie aż 6 dni, bo możecie brać udział w tym konkursie do 16 grudnia, a w 17 vlogmasie ja ogłoszę zwycięzców, także śledźcie vlogmasa, a oprócz tego skontaktuję się z tymi zwycięzcami przez Instagram. Także mam nadzieję, że wszystko wiecie, zasady są bardzo proste, możecie teraz jeszcze raz zobaczyć, jak wygląda zestaw tych pomadek. Pomadki są naprawdę super, ja je uwielbiam. Testuję już kilka dni, nawet na moim Instagramie możecie zobaczyć sobie taki mini filmik, mini tutorial, w którym nakładam wszystkie 6 kolorów pomadek, możecie zobaczyć, jak one wyglądają na ustach i jakie dokładnie są tam kolory. Ja tu pokażę Wam w dłoni, bo akurat mam je przy sobie. Tą koralową noszę ciągle w torebce, bo bardzo mi się podoba. No a Wam bardzo spodobał się nude, z tego co widziałam. No pomadki są takie zwykłe, klasyczne w formie takich kredek i tak jak powiedziałam, oprócz tego, że dają koloru, to też nawilżają i wygładzają, regenerują usta. Także jak macie ochotę, to bierzcie udział w tym rozdaniu. Ja na dzisiaj się już z Wami żegnam i widzimy się już jutro w 12 vlogmasie. I pamiętajcie, że jeśli bierzecie udział, zostawicie komentarz dzisiaj, to śledźcie też kolejne vlogmasy, żeby nie przeoczyć wygranej. Także dzięki Wam bardzo, do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.